Witam wszystkich. Dzisiaj będę mówił o tajemniczym demonie, znanym jako Licho. Zapraszam. Zły demon słowiański, który szczególnie lubił rujnować ludzkie szczęście. Personifikacja zła, nieszczęścia i chorób. Mało kto miał nieprzyjemność zobaczyć Licho, lecz jego złośliwe postępki mogły dotknąć każdego, dlatego strach przed nim był wielki. Na szczęście wyrywano go jako szpetną, wychudzoną kobietę z jednym okiem, która niszczyła wszystko, na co starucha skierowała swój wzrok. Inni świadkowie opisują Licho jako małe, kudłate, uciążliwe, złośliwe stworzenia zamieszkujące pola i lasy. W przeciwieństwie do innych demonów, przed Lichem nie można było się w żaden sposób uchronić. Nie dało się go również ugłaskać. Jedynym wyjściem było dzielnie znoszenie niedoli, aż do czasu, gdy Licho pójdzie sobie gdzieś indziej. Dodatkowo legendy głoszą, że na terenie wsi Licheń Stary nad jeziorem Licheńskim w czasach przedchrześcijańskich znajdowała się świątynia ku czci Licha, gdzie aktualnie odbywają się pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Boleściwej. Do dziś w językach europejskich funkcjonują powiedzenia zwane z lichem. Najlepiej znane i najczęściej używane to: uważaj, licho nie śpi. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!